Jak pozycjonować swoją stronę internetową? Co to jest w ogóle pozycjonowanie? Marta Perchała-Zarzycka, szkoleniowiec, przedsiębiorca i autorka różnych książek, w tym tych tutaj. Kiedyś byłam, jak to mawiam, analfabetą komputerowym. Natomiast teraz mam kilkanaście stron internetowych, blogów, platformy i e-learning. Ty też możesz się tego nauczyć. Na co zwrócić uwagę w przypadku pozycjonowania strony internetowej? Tutaj rozbiję ten temat na dwie części. Kiedy robisz stronę sam, kiedy korzystasz z usług innych ludzi. Kiedy korzystasz z usług innych ludzi, informatyków, nie powinieneś wierzyć do końca, że twoja strona dzięki temu będzie się dobrze pozycjonować. Ja dostaję do analizy często różnego rodzaju strony internetowe, o których moi kursanci czy inni klienci mówią, że były robione przez informatyków, w związku z czym muszą być dobrze zrobione, ale nie pojawiają się w wynikach wyszukiwania. I wtedy widzę zawsze te same błędy. Tak więc to, że robił ci stronę informatyk, nie oznacza, że ona została zrobiona dobrze pod względem pozycjonowania i optymalizacji. Ona może być dobrze zrobiona pod względem grafiki, ale grafika to jest dużo za mało, jeśli chcesz, żeby twoja strona miała dobrą pozycję w Google. A więc jakie błędy zauważam? Zazwyczaj są one takie. Jeżeli chodzi o znacznik title w metatagach, tutaj zwracam uwagę. To, w jaki sposób widzisz stronę internetową, to jest tylko jego widoczność wizualna. Natomiast od strony kodów są różne inne rzeczy, które nie są tak skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Jeżeli chcesz poznać takie rzeczy, to zapraszam Cię do mojego darmowego kursu, który znajdziesz na mojej platformie, do której link znajdziesz pod spodem. Tam w kursie jak założyć i prowadzić firmę, jest on darmowy, zaznaczam jeszcze raz, znajdziesz lekcję związaną z podstawami marketingu i tworzenia i pozycjonowania strony internetowej. Tam znajdziesz różnego rodzaju przykłady, które Ci się przydadzą, jeżeli chcesz poprawić swoją stronę albo ją może stworzyć na podstawie choćby darmowego szablonu, co wcale nie jest trudne. A więc, kiedy klikniesz przyciskiem myszy na swojej stronie internetowej, to rozwinie Ci się menu, w którym będzie pokaż źródło strony. I jeżeli Ty to klikniesz, to wtedy Twoja strona Ci się pokaże od strony kodów. I w tych kodach są między innymi tak zwane metatagi. Metatagi to są takie znaczniki, że się tak wyrażę, dzięki którym to, co tam wpiszesz, pojawi się w wynikach Google'a, w wynikach wyszukiwania. Czyli na przykład bardzo ważnym metatagiem jest title, czyli tytuł. To jest tytuł Twojej strony. Trzeba go jak najlepiej wypełnić. No i znak description, czyli po prostu opis strony. Co znajduje się na tej podstronie, którą akurat opisujesz. I te wyniki pojawiają się, jak wrzucisz w Google jakieś hasło, to jest niebieski link duży, to jest to właśnie, co jest napisane w stronie kodowej w title. A to, co jest pod nią, te kilka zdań na czarno, to jest właśnie to, co napiszesz w description. I od tego, co ty tam napiszesz, zależy, czy twoje wyniki w wyszukiwarce, między innymi od tego, będą wysokie, czy będziesz gdzieś w ogonie Google'a. Od tego zależy także to, czy w ogóle ktoś kliknie na Twoją stronę. Tak więc w tych title i opisach robionych przez informatyków zwykle jest to samo. Niezależnie, czy to jest strona o, nie wiem, mleku, czy to jest strona o dzbankach, to informatycy wpisują dokładnie to samo. I co to robi z Twoją stroną? Google, roboty Google'a i innych wyszukiwarek analizują Twoją stronę, Twoje tagi i tak dalej. I jeżeli title się nie zgadza z description, nie zgadza się z tym, co jest rzeczywiście na stronie, to wtedy jesteś uznany za to, że oszukujesz, prawda? I Twoja strona ląduje gdzieś w ogonie. Dlatego tak ważne jest, żeby w title i description było to, co jest dokładnie na danej podstronie. A przecież nie masz
takich samych podstron o tym samym w całym swoim serwisie, prawda? Poza tym, jeżeli w Twoich metatagach title i description w przypadku każdej podstrony jest to samo, to Twoje własne podstrony konkurują ze sobą. Czyli z jednej strony jesteś uważany przez roboty Google za oszusta, bo to, co jest w tytule i w opisie, nie zgadza się z treścią strony, a z drugiej strony no, Twoje podstrony są konkurujące. Tak więc zawsze jest ten błąd w przypadku stron robionych przez informatyków, w każdym razie jak do tej pory na takie właśnie trafiałam. Druga rzecz to jest nieodpowiednie nazwanie podstron, linków. Zarówno jak title i description oraz link, to linki również powinny zawierać słowa kluczowe. Czyli na przykład, jeżeli masz różne podstrony na różne tematy, a nazwiesz je podstrona 1, podstrona 2, podstrona 3, to nic nie mówi robotom Google i one nie mogą tego wykorzystać, tych informacji, do pozycjonowania Twojej strony. Więc jeżeli masz stronę o mleku, o właściwościach odżywczych mleka, to niech to będzie nazwane właściwości myślnik odżywcze myślnik mleka.html. Tak powinno się to nazywać. Jeżeli chodzi o nazwy obrazków, to również strony robione przez informatyków, które do mnie trafiały, zawsze miały images 1, images 2, images 100, przepraszam, images 1, images 2, images 100. I to też nic nie mówi robotom Google. Jeżeli masz pozycjonować swoją stronę, to każdy Twój obrazek nie dość, że powinien być treścią adekwatny do tego, co masz na danej podstronie, to jeszcze powinien mieć odpowiednią nazwę. Czyli jeżeli ten obrazek przedstawia lampę do fizykoterapii, no to nazwij ten obrazek lampa myślnik do myślnik fizykoterapii. Tak więc tu też muszą być słowa kluczowe. Kolejna rzecz, tekst podstron jest również niekoniecznie dobrze zrobiony pod względem pozycjonowania. Na przykład brakuje znaczników H1, H2, H3. Jest to tytuł pierwszego rzędu, drugiego i kolejnych rzędów. Po pierwsze, kiedy wrzucamy tytuły na naszą podstronę, to ona jest lepiej czytelna, bo się dzieli jakby na takie rozdziały i podrozdziały. Po drugie, to co jest H1, H2, H3, przy czym zwracam uwagę, że H1 może być tylko jeden na jednej podstronie, to również jest brane pod uwagę, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Co jest ważne jeszcze, jeżeli chodzi o pozycjonowanie? Ano to, że również jest istotne to, co ty masz w treści. Ważne, żeby one miały odpowiednią ilość słów kluczowych związanych z tym, co promujesz. Ale to tak samo jak w tytule, w metatagach i w opisie, musi być robione naturalnie, nie możesz tam upychać sztucznie słowa kluczowe, czyli na przykład nie możesz zrobić, nie wiem, w kilku linijkach, powiedzmy, że Twoje słowo kluczowe to jest zasłony. Piękne zasłony, piękne zasłony, piękne zasłony, piękne zasłony, bo to jest uważane za oszustwo, dostaniesz bana, czyli wylot z internetu i będziesz musiał zaczynać stronę na nowo. Te słowa muszą być odpowiednio logicznie ułożone, i najlepiej, żeby były różne ich warianty. Czyli na przykład, jeżeli masz wspomnianą stronę o zasłonach, to może być to, jeżeli szukasz pięknych zasłon, to posiadamy ekskluzywne zasłony i tak dalej, i tak dalej. Niech to będą właśnie różne warianty znaczeniowe. Czyli wspomniałam tutaj o metatagach, czyli title, description, są tam też oczywiście keyword, czyli słowa kluczowe. Wspomniałam o H1, H2, H3, czyli o znaczniku w tytułach. Wspomniałam o tym, że Twoje linki powinny się nazywać odpowiednio ze słowami kluczowymi oraz Twoje obrazki. Wspomniałam również o tym, jak ważne są słowa kluczowe w tekście. Ten tekst powinien mieć też nie mniej niż 1000 znaków, bo inny tekst, krótszy, może się nie pozycjonować w ogóle. I tutaj zwracam uwagę też na inną rzecz. Nie możesz robić czegoś takiego, że malusim druczkiem lub niewidoczne wpisujesz jakieś słowa kluczowe, bo to też, za to też dostaniesz bana, to też jest nieuczciwe. Lub gdy wpisujesz jakieś słowa, które są chwytliwe, ale nie związane kompletnie z treścią Twojej podstrony. Tego też nie polecam, bo to również jest ban. Ważną kwestią jest też odpowiednie zaznaczanie tych treści. Czyli na przykład
kiedy masz ważne słowo kluczowe, to różne jego wersje warto, żebyś robił w znacznikach strong. Strong pogrubia i pozycjonuje. Natomiast w przypadku znacznika B on tylko pogrubia. Czyli jeżeli chodzi o słowo kluczowe, to warto wrzucać je w stronga, a nie w B. Jeżeli słowo nie kluczowe, ale warte pogrubienia, żeby je bardziej uwidocznić, no to wtedy B. Ponadto, jeżeli używasz kursywy, a są w tym tekście pochyłym słowa kluczowe, to warto je wrzucać w znacznik I. Przepraszam, znacznik M. Bo on robi kursywę, ale również służy do pozycjonowania. Natomiast jeżeli chcesz zrobić tekst pochyły, ale nie ma tam słów kluczowych, no to wystarczy znacznik I, który tylko robi tekst pochyły, że się tak wyrażę kolokwialnie. Tak więc te kwestie są bardzo ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strony i odpowiednie jej pozycjonowanie. Co jeszcze jest ważne? Od strony technicznej te rzeczy najważniejsze już Ci powiedziałam, ale są jeszcze inne rzeczy związane z Twoimi dodatkowymi działaniami. O rozpowszechnianie Twojej strony. Jak rozpowszechniać stronę? Daj na przykład w stopce swojego maila linki do Twoich podstron. A może ktoś kliknie? Poza tym rozprzestrzeniasz informacje o swojej witrynie. Warto dać tam krótki opis tej witryny, bo sama nazwa strony może nic nie mówić, natomiast jak dodasz ten opis, to już ktoś może się zainteresować. Co jeszcze? Możesz, kiedy udzielasz się na blogach, również czyichś, kiedy udzielasz się na forach internetowych, na społecznościówkach, wrzucaj link do swojej strony, czy podstrony, czy danej podstrony z informacją, co tam jest i zachętą do korzystania. Tak więc różnego rodzaju społecznościówki, różnego rodzaju blogi, fora, to jest to, gdzie, oraz e-maile, to jest to, gdzie powinieneś rozpowszechniać swoją stronę. Poza tym warto też pamiętać o takim, może, o takiej rzeczy, o takim sposobie, o której może nieczęsto pamiętamy, ale warto z niej korzystać. Są to darmowe ogłoszenia, czyli wpisujesz ogłoszenie dotyczące swojej usługi do różnych serwisów ogłoszeniowych. Razem z linkiem, czy linkami do swojej strony, czy podstron. To też jest dobry sposób na pozycjonowanie, na rozpowszechnianie Twojej witryny. Jeżeli przydał Ci się ten filmik, kliknij polub, kliknij udostępnij, subskrybuj. A póki co chciałam Ci podziękować za Twoją uwagę. Żyj mądrze i zdrowo.